Tak, poproszono mnie o taki szczegół, żeby zrobić powyżej, poniżej horyzontu z przybliżeniem. Kiedyś mniej więcej środek kamery jest powyżej i poniżej horyzontu. No i później przy wariancie, gdzie mamy wypoziomowaną kamerę. No i oczywiście zobaczymy, jaka jest ciekawostka, co tutaj nam pokaże. No i teraz na początek mamy wariant, kiedy środek centrum obrazu jest powyżej horyzontu, no i przybliżamy. No i co? Gdzie nam ucieka? Nam ucieka powyżej, znaczy horyzont nam się obniża, tak? No dobrze, teraz tu chowamy i teraz robimy wariant poniżej horyzontu. Tak. Tak jest. Teraz poniżej, no i teraz sprawdzamy, co się dzieje poniżej horyzontu. No, horyzont nam idzie do góry. No tutaj oczywiście automat zadziałał ostrości, no i się siedzi zgubił, ale nic nie szkodzi. No to mamy to, o, chcieliśmy to widzieć. O, horyzont idzie do góry. No ale teraz zobaczmy, jak ja wypoziomuję kamerę, no to dopiero teraz To będzie ciekawostka. Tutaj staram się to jak najlepiej zrobić na tej libeli. Niektórzy tu będą pyskować od razu, że to, takie libeli to nie wykręcisz i tak dalej. Że tego nie zrobisz dokładnie. To takie pierdoły, słuchajcie. Bo tak naprawdę tego, kto miał zrobić z niwelatorem właśnie na podobnej zasadzie nad morzem, to tego nie zrobił. To jest najważniejsze pytanie, dlaczego nie zrobił. No ale teraz zobaczymy to z kamerą. No i teraz, tak, już mamy poziomowaną, tutaj bardzo dokładnie. To jest zresztą bardzo nowy statyw, najnowszy tutaj, który był dostępny w sprzedaży. No i teraz zobaczymy jedną rzecz. Tak, to jest wypoziomowane i teraz co my tu oglądamy? I co? Idzie nam w dół horyzont, ale co ciekawe, przed przybliżeniem, o, tutaj się trochę ta ostrość nam kiełbasi, przed przybliżeniem to ten horyzont, wiecie gdzie był? Znaczy środek obrazu był poniżej horyzontu, też poniżej, ale był. Zresztą możemy sobie to sprawdzić tutaj przy analizie tego filmu. No i widzimy taki właśnie efekt, że zobaczmy, że jak będzie minimalnie poniżej horyzontu, zgodnie z poziomowaniem tutaj statywu i kamery, no to zobaczymy, że nam wyjedzie w dół. Czyli środek obrazu przecina linię horyzontu. Pytanie, dlaczego tak jest? No, na ten temat już nie jeden as próbował szczęścia jakoś to rozrysować, ale nigdy tego nie zrobił. No, się obiecywali, że coś tam rozrysują, że tam coś zrobią, ale tego nikt nie zrobił. No to tyle. To praktycznie koniec filmu, także dziękuję. No, tutaj nad morzem jest bardzo ładnie w momencie, kiedy jest słońce. Także dziękuję i na razie.